Otworzyliśmy portal do nieznanych krain. Opuściliśmy ten świat. Na zawsze. Co nas tam czeka? To już inna historia. Przez wiele lat Li łaknął krwi króla z powodu zdrady Robara. Król Robar nie żyje. Zemsta Li nareszcie się dokonała. Jego wojna z orkami dobiegnie końca, dopiero gdy ostatnie miasto zostanie oswobodzone spod ich okupacji, lub gdy Li umrze bohaterską śmiercią. Gorn dalej będzie walczyć na własną rękę z orkami. Orkowie z czasem będą się bać nawet jego imienia. Władza orków będzie trwała wiele lat. Khan zasłynie jako władca orkowego królestwa i koronuje się na nowego króla Myrtany. Torus odnajdzie ostatnią bramę, której będzie strzegł. Wrota na pustynię Warand. Zostanie gubernatorem Trelis i jedynym dowódcą ludzi, za którym orkowie pójdą w ogień. Po śmierci Zubena rządy asasynów nad pustynią Warand wkrótce dobiegną końca. Mag wody Saturas poprowadzi koczowników w długą podróż. Znów będą kroczyć drogą wiecznego wędrowca, tak jak niegdyś ich przodkowie. Diego zostanie najbogatszym człowiekiem świata. Zawsze miał nosa do interesów. Pod osłoną murów Mora Sul stworzy wielkie imperium handlowe. Lester znajdzie tak długo poszukiwany spoczynek w Bradze i przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzne pola, na których będzie rosło jego bagienne ziele. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin Warantu. W górach Nordmaru życie wkrótce powróci na stare tory. Barbarzyńcy ostatecznie odzyskają ziemię swych przodków. Wśród białych gór Nordmaru zapanuje cisza. Milten pozostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pradawnych. Jako stary, siwy człowiek stanie się najmądrzejszym z mądrych i zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. Trochę czasu zajmie mu zrozumienie, że podjąłem słuszną decyzję. A Lares? Z pewnością zawsze będzie tam, gdzie można coś dostać. No cóż, to już wszystkie? To się okaże. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku.